Zawsze chciałam poznać Boga. Zawsze chciałam z Nim żyć. I słyszałam różne głosy, które mi mówiły, że Bóg na mnie spojrzy, jak będę dobrym człowiekiem. Więc ja całe życie starałam się być dobrym człowiekiem. Wykonywałam dobre rzeczy, dobre uczynki. Starałam się być miła. I ciągle patrzyłam, czy ten Bóg już widzi te dobre rzeczy. Czy ja spotkam się z tym Bogiem. Byłam bardzo zdeterminowana na to. Ale nic się nie działo. I ja w pewnym momencie swojego życia pomyślałam, że skoro ja się staram, a Bóg ma to gdzieś, to ja Go zostawiam. Na lata odpuściłam sobie Boga, przestałam o Nim myśleć i przestałam Go szukać. Miałam w sobie wielką pustkę i wielki żal w sercu. Tak było przez lata. Chodziłam w wielkim odrzuceniu i wciąż winiłam tego Boga za to, że mi nie pomógł. Ale chcę Ci powiedzieć, że pewnego wieczoru zawołałam jeszcze raz do Boga, ale tym razem zrobiłam to szczerze. Powiedziałam: Boże, jeśli Ty jesteś żywy, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja się staram i nic nie wychodzi i nic się nie zmienia. Zasnęłam, a kiedy obudziłam się, wszystko było już całkowicie inne. Narodziłam się na nowo. Poznałam Jezusa. I to jest właśnie to. I to jest informacja dla Ciebie, przyjacielu, że możesz poznać Boga. Niezależnie w jakim teraz jesteś miejscu. Czy jesteś po ludzku dobry, czy zły. Czy jesteś miły taki jak ja byłam, czy zły. Możesz poznać Boga. Jeśli chodziłoby o Twoje uczynki, to nie mógłbyś na nic sobie zapracować. Ani na relacje z Bogiem, ani na zbawienie. Ja pomimo dobrych uczynków czciłam martwego Boga. Ale kiedy spokutowałam z tego, że żyję bez Boga, i zaprosiłam Go do swojego życia, spotkałam się z żywym Bogiem. Z tym Bogiem, który ma moc. Nie z martwym Bogiem. Ja nie mówię Ci o martwej figurze, o martwym obrazku. Nie mówię Ci o Jezusie Chrystusie, który jest widziany przez wielu ludzi. Bóg jest żywy. Bóg ma moc dziś zmienić Twoje życie. Wystarczy akt decyzji, akt wiary. Decyzja, którą ja podjęłam. Ja zaprosiłam Boga do swojego życia. Ja ustanowiłam Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. I jestem zbawiona. Może to dla wielu z Was brzmi dziwnie, że mówię: jestem zbawiona. I mówię to z pewnością. Bo w tym kraju wbili nam do głów, że musimy sobie to wypracować. Że kiedy po śmierci staniemy na sądzie, to Bóg postawi na wadze nasze dobre i złe uczynki. A kiedy więcej będzie tych dobrych, to będziemy zbawieni. Ale chcę Ci powiedzieć, że prawda jest inna. Zbawienie jest za darmo. Nie przez swoje uczynki, bo to nie chodzi o Twoją zasługę. Jeśli chodziłoby o Twoje uczynki, o Twoją samosprawiedliwość, to cała ludzkość zasługuje na piekło.
bo karą za grzech jest śmierć. I wystarczy, że w całym swoim życiu popełniłeś choć jeden grzech. Jesteś grzesznikiem i jesteś winny. I ciąży na tobie wyrok. To nie chodzi o to, że ja teraz mówię, jesteś zły, idziesz do piekła. Ja ci mówię, że potrzebujesz Jezusa. Ja ci mówię, że twoje dobre czy złe uczynki nie mają nic do zbawienia. Ja ci mówię, musisz narodzić się na nowo. Ja ci mówię, musisz pojednać się z Bogiem. Niezależnie w jakim systemie religii się wychowałeś, rozumiesz? Przestań czcić martwego Boga i zechciej spotkać się z żywym Jezusem Chrystusem. Z tym Bogiem, z którym spotkałam się ja. Jeszcze dziś podejmij decyzję. Jeszcze dziś wyznaj Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jeszcze dziś spokutuj z tego, że żyjesz bez Boga i Go nie znasz. To nie jest ważne. Powiedz do Boga, co myślisz. Ja 4 lata temu powiedziałam, Boże, nie znam Cię. Nie wiem, jaki jesteś. Ale jeśli jesteś żywy, to przyjdź do mojego życia. Powiedz mu to. A nie zawiedziesz się. Bóg jest mocny i Bóg jest żywy.